Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj witamy się w takim oto menu z prostej przyczyny. Okazuje się, że jeszcze tutaj, oprócz dziewczynki z zapałkami, czy tam krzesiwami, tak jak tutaj mamy, również możemy znaleźć dwa błędne ogniki. Jeden ognik właśnie znajduje się w tym miejscu, gdzie teraz jakby jestem i on już zaczął mnie prowadzić w miejsce, gdzie chce mi coś pokazać, więc uznałam, że spotkam się z wami po prostu w miejscu, gdzie tego ognika można znaleźć i od razu za nim pójdziemy. Także zróbmy to właśnie w tym momencie. To jest tutaj przy wieży Roszpunki, czy jak kto lubi długowłosej. I musimy iść za tym ognikiem, bo on nas gdzieś powinien zaprowadzić. Podobno jeden ognik może nam pokazać zbroję i to jest chyba właśnie ten. Ten rycerz nie wygląda jak z bajki. Ciekawe, jak się tu zabłąkał. Dawniej co jakiś czas natykałyśmy się na takiego zamrietu. Błędnych rycerzy jest więcej niż księżniczek. Więc niektórzy zakradali się do bawialni i wchodzili tutaj w poszukiwaniu swojej damulki z bajki. A potem dopadły ich skrzaty. Co za ironia. A ten ma miecz. Okej. Ale ta broń jest podobno dobra. Jeszcze drugi powinien nas zaprowadzić chyba do zbroi, z tego co czytałam. Widzę, że fajny ten miecz w sumie, bo daje nam do każdego znaku plus 20%. Wiecie, niby obrażenia... Wiecie co? W sumie chyba go wolę nawet w takim razie. Dobra, to możemy już iść do naszej dziewczynki z krzesiwami. Ja znałam historię dziewczynce z zapałkami, nie z krzesiwami, no ale dobrze. Wydaje mi się, że spotkaliśmy też każdą postać z bajki, którą się dało. Została nam tylko właśnie ta dziewczynka. I teraz będzie bardzo ważny moment w grze, o którym zaraz wam może powiem. Tylko najpierw musimy się rozprawić ze skrzatami. Bo będą nam bardzo przeszkadzać. No. Nie żeby coś, ale tak, będą. Wiecie, co mi się wydaje? Że ja mam jakąś po prostu mutację założoną, która sprawia, że mi się odpala taki jakby zabójczy szał. A, bo to tutaj. Dobra, to zaraz. Zaraz. Najpierw musimy odwiedzić tutaj panią, bo jakby... Jeżeli tego nie zrobię, to zginiesz, Siana. Ale zaraz się dowiecie, o co konkretnie mi chodzi. Mogę tę broń schować? Halo? Dziękuję. Geralt, nie zacinaj się. Jeszcze. Papieroska? Tabaki? Może działeczkę fistechu? To jak będzie? Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale... Wiecie, jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Niczego. Chcemy się stąd po prostu wydostać i to jak najszybciej. Złotko, weźmiesz dwa buchy mojego towaru i ręczę, że odlecisz daleko stąd. Hej, skąd masz tę wstążkę? Ona jest moja. Tak? To czemu leżała w krzakach? Znalezione, niekradzione, rybko. No właśnie, o co chodzi z tą wstążką? Bardzo dobre pytanie. No mogę zapytać, czy mi gra nie da. Wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam, jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stare, dobre czasy, kiedy byłam kimś innym. Kochani, pójdźcie z tymi zwierzeniami gdzieś indziej, hm? Straszycie mi klientów. Dobra, teraz ważna rzecz, o której wam powiem od razu. Możemy tę wstążkę wykupić, albo wygrać, albo olać sprawę tej wstążki. Ale jeżeli nie będziemy mieli tej wstążki,
to Siana zginie. I wtedy będziemy mieli automatycznie złe zakończenie dodatku, a mimo wszystko dążymy do tego, żeby było dobre albo minimum neutralne. Także spróbujmy dowiedzieć się coś więcej o tej wstążce. Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę? Za darmo? To ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracali. A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. Nawet jak ładnie poproszę? Jak ładnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. Możemy ją właśnie wykupić, albo możemy zagrać o wstążkę w karty. I myślę sobie, że zagramy po prostu w kwinta. Dobrze, zagrajmy. Jak przegrasz, to oddajesz wstążkę. Nie rób sobie nadziei. W gwinta nie mam sobie równych. Z tego co wiem, dziewczynka gra z Coyatel, także co jak co, ale no przegra od razu. A ja, moi drodzy, lecę z grą w gwinta, którą delikatnie wam przyspieszę. No dobra, mów. Ale co? Czego chcesz w zamian? Bo przecież nie zrobiłeś tego z dobroci serca, prawda? Niczego nie chcę w zamian. Ja... Dzięki. Dobrze, moi drodzy, zostało nam już teraz tylko i wyłącznie posadzenie fasolek. Jeszcze trochę i będę wolna. Ze Sianą nie mogę pogadać, także zróbmy to, co do nas teraz aktualnie już należy. I przydałoby mi się uzupełnić eliksiry, zanim będziemy robić coś więcej jeszcze. Bo w ogóle nastawcie się, że dzisiejszy odcinek troszeczkę potrwa. Po prostu. Dobra, gdzie mogę was zasadzić? Tu. Czekaj. Bo? Łodyga wyrośnie gwałtownie. Bardzo gwałtownie. Trzeba uważać. Dobra, wrzucaj! Mm.
zawsze coś się przystało. Ostatnia prosta. Czy tylko ja zauważyłam, że Geralt odsunął Sianę za biust? Tak bardzo ostentacyjnie? Okej, okay, dobra, nieważne. Niesamowite. Czas na podziwianie widoków będzie później. Wpierw musimy uporać się z... z nim. Chmurny gigant. Dobra. Podobno zachowuje się podobnie jak ten Goliat. Wrzuciłam mu krwawienie, więc to jest na pewno na plus. Dobra, dobra, panie. No i podobnie jak Cyklop. Dobra, bo mamy broń zniszczoną. To też jest bardzo istotne, żeby to od razu naprawić. Dobra. To naprawiamy w takim razie. I w ogóle będzie to wszystko trochę trwało. Okej, ale trzeba przyznać, że to miejsce i ta walka jest naprawdę fajna. Ale obrażenia nagle, nie? Widzicie to? Wow. Tylko fajnie by było uderzać w niego, a nie w powietrze. Myślę, czy tego nie wykończy przypadkiem. Tak jest. Udało nam się. Jak na potwora z bajki. To był całkiem mocny przeciwnik. Mówiłam, że ta kraina zdziczała, ale nie sądziłam, że aż tak. Nie mogę się pozbyć wrażenia, że zrobiłaś to specjalnie. Niby po co? Chciałaś się pozbyć strażnika. Jesteśmy prawie u wyjścia, więc nie jestem ci już potrzebny. Mylisz się. Ciągle jesteś mi potrzebny. Okej. Tak? Do czego? Chcesz mnie zmanipulować, tak jak Detlafa. Nie, chcę od ciebie czegoś znacznie prostszego. Potrzebuję mężczyznę, Geralt. Nie patrz tak na mnie. Nie wiem, co się stanie, kiedy stąd wyjdziemy. Potraktuj to jak moje ostatnie życzenie. No, chcę wam pokazywać wszystko, także zgodzimy się na to. I szczerze mówiąc, ta scena jest dosyć fajna. Mi się osobiście bardzo podoba. Hmm.
Rozstaniemy się bez słowa? A co? Chciałeś mi coś powiedzieć? Właściwie masz rację. Żadna jeszcze cię tak nie potraktowała, co? Nie przypominam sobie. W takim razie masz okazję poczuć się jak wiele kobiet w tym świecie. Mimo wszystko mam nadzieję, że ta bajka się dobrze skończy. Dla mnie, dla ciebie, dla wszystkich. Możliwe, że to będzie zależało od ciebie. Nie rozumiem. Co chcesz przez to powiedzieć? Na razie nic więcej niż to, co właśnie usłyszałeś. Chodź, zaprowadzę cię do wyjścia. Ogólnie to prawda, będzie to zależało tylko i wyłącznie od nas tak naprawdę. Ale no, o tym się dowiemy też później. Jest tutaj ognik, jak widzicie. Tu mam niby, że wszystko zebrane, więc to jest na plus. Ale jeszcze się przebiegniemy w tę stronę. Czy na pewno nic więcej tutaj ciekawego dla nas nie ma? Chociaż wydaje mi się, że nie. Musicie przyznać, że te sceny z dodatków są naprawdę takie po prostu inne. Kolejny ognik. Tym razem pójdziemy też za nim. Mam tu zeskoczyć? O kurczę. Nie pomyślałabym w ogóle o tym. Nie, mamy kolejny miecz, wychodzi na to. Czyli mamy dwa miecze, pewnie stalowy i srebrny, znając życie. A gdzieś czytałam niby o zbroi. No to mnie ktoś wychujał, bo żadnej zbroi nie było nigdzie. Okej, Geralt, nie kręć się proszę cię jak nie powiem co. Zaraz sprawdzimy sobie oczywiście ten mieczyk. Ciekawe, czy tędy też mogłabym zejść. Pewnie tak. Dobra, to sprawdźmy. Pewnie to jest teraz srebrna broń. Tak, srebrne. I też mi się podoba to, że daje te różne rzeczy, więc tutaj zrezygnuję z obrażeń. I możemy biec teraz już za Sianą. Tak z ciekawości. Po co ci było to serce Tusą i książęce wino? Po prostu mi się należało. Jedno i drugie. Wiesz, że gdyby nie te wyskoki, pewnie nigdy byśmy cię nie przejrzeli. Wiem, ale nie żałuję. Raz się żyje. No dobra, niech ci będzie. Trzeba tylko wskoczyć do studni. Panowie, przodem. Gdzie jest studnia? Tutaj? A tu jest studnia. Dobra, no to wydaje mi się, że już nic nie mamy tutaj do zrobienia. To w takim razie wypadamy. I zobaczymy, co nam to przyniesie. Portal w fontannie? Niezbyt praktyczne. To było ukryte przejście. Używałyśmy go z Anarietą, kiedy... Uciekałyś się guwernantce, co też szczęśliwie opisała w swoim dzienniczku. Dzięki czemu wiedziałem, gdzie na was czekać. Ale mniejsza z tym, czy młoda dama zgodziła się pomóc w posprzątaniu bałaganu, za który odpowiada? Zgodziła. I nie mów do mnie jak do dziecka. Wolałabyś, żebym mówił do ciebie jak do oszustki? Uspokójcie się oboje. Ale... Żadnych ale. A teraz chodźmy. Naprawdę chcę to mieć już za sobą. Thank you.
ładnie tu. Prawda? Piękny widok na całą dolinę. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Duntyn. Ruina jak ruina. Ach, za grosz wrażliwości. Co też Detlaff w tobie widział? Może sam ci powie. Dobra, powiem wam od razu, że teraz dojdzie do konfrontacji. Denerwujesz się? Aha. Zawsze się denerwuję przed spotkaniem z byłym. A już zwłaszcza, jeśli jest wampirem. Wątpię, żeby był w nastroju do żartów. Wiem przecież. Szczerze, tak, denerwuję się. W ogóle to chciałabym się stąd zmyć. Niby dałam słowo, że pomogę, no ale... Ile ono jest warte. Ale jestem mu winna to spotkanie. I tyle. Przygotujmy się. Detlaff zaraz tu będzie. Muszę ci zadać jedno. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlaff, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie. Wymowne milczenie. Cóż w takim razie, przyszła pora, żeby się pożegnać. Co? Ale jak? Dałem się okpić. Zapłaci za to! Prędzej czy później, ale zapłaci! Trzeba było się nie wtrącać, Wiedźminie! Pomóż Regisowi w walce, przygotuj się do walki. A co ja mam niby zrobić? Przepraszam. Co ja mam zrobić? Jak ja mam się niby przygotować do tej walki, co? Mogę olej na wampiry sobie nałożyć co najwyżej i co? I czarną krew wziąć? Cokolwiek? Przypiąć do paska? Załóż. Mogę. Halo. No i co? No i więcej nie zrobię. Powiem wam ogólnie. Halo, no. Dziękuję. No.
O kurczę. Nie będzie przyjemne, od razu wam to mówię. Pokaż, co umiesz. Oszukaliście mnie obaj. Masakra. Nie zaplanowaliśmy. Okej, może czarną krew bym jednak zażyła, no nie? Okej, no wiecie, walka z wampirem wyższym to już nie są przelewki. Masakra. A powiem wam, że będzie tylko i wyłącznie gorzej. Wierzcie mi. To się wydaje, że to jest błaha walka, ale to jest najgorsza walka ever. Szczególnie, jeżeli gracie na drodze ku zagładzie, wierzcie mi. Przechodziłam to, to myślałam, że się posram. Musimy biegać po kółeczku. Dobra, to jest bardzo ważne, żeby tych ptaków właśnie unikać. O kurna! To jest najgorsza rzecz pod słońcem. Dobra, dobra. Będzie tylko i wyłącznie gorzej, to wam też gwarantuję. Dobra. Okej. Radzę sobie nawet. Biegamy znowu. To jest akurat teraz jeszcze takie w miarę proste, intencjonalne bym powiedziała po prostu. Okej. Biegamy znowu. Biegaj, Geralt. Co? Co? Nie wierzę w to. Najgorsze jest to, że cutscenkę musimy przejść na nowo chyba. Jak widzieliście, te jego ptaki są najgorszą rzeczą, jaka istnieje. Biegaj, Geralt, biegaj, biegaj, proszę cię. Dawaj. Znowu będzie ptaki robił? Tak. Biegamy od razu. Najlepiej wtedy właśnie też biegać po okręgu. Gdzie ty jesteś? Tam się respi chyba. Okej. Może byśmy jakimś znakiem pieprzli? Nie za bardzo. Biegaj, Geralt, proszę cię. Dobra. Biegamy znowu po okręgu. Wiedzcie mi, naprawdę bieganie po okręgu jest najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić. Jeszcze raz może tą czarną krew. Oła, dobra.
bieganko po okręgu znowu. Wiecie mi, naprawdę wykminiałam tego bardzo dużo w momencie, gdy grałam na drodze ku zagładzie, jak to przejść ogólnie. I to było straszne. Dobra, mamy trzeci etap. Teraz też nie będzie przyjemnie. Teraz będziemy mieli takie coś jak halucynacje. Ogólnie rzecz biorąc. Teraz ważne jest, żeby to niszczyć. Ła, 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 gościu. Musimy niszczyć te serducha właśnie. Będzie ich pilnował za wszelką cenę. Ale tylko wtedy zrobimy mu jakąkolwiek bydle krzywdę. Dobra, jedno zniszczone. Teraz kolejne. Oła, dobra, dobra. Najlepiej robić właśnie te krótkie odskoki. Dobra, jak widzicie, on bardzo pilnuje tych serc. Ale jest szansa, że damy radę. Ważne jest to, żeby mieć to QN ogólnie załączone. Dobra, drugie serducho polazło. Jeszcze chyba zostały cztery. Dobra, podpaliłam je chyba trochę delikatnie. Masakra. Dobra, dobra, bo byleby się tego serduszka trzymać, ale widzę, że nie zrobiłam mu nic dużo tym ogniem. Dobra, Dead Love. Dobra, dobra, uciekamy. Już dużo nie zostało, nie zostało dużo, naprawdę. Już zostało tylko kawałeczek, tylko tyci. Jeden cios. Chyba się udało. Pokonaj Detlafa. Nie mogę użyć w ogóle niczego. O kurczę. Uła. No i teraz już wiemy, że tylko Regis może go zabić na zawsze. Thank you.
No, no, Geralt. Do twarzy ci w tym wdzianku. Daj spokój. Wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej. Z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Nic nie mam do tego ubioru. Tylko zazwyczaj noszę inne stroje, bardziej przystające do mojego fachu. Po prostu nieswojo się w nim czuję. Nie przepadam za formalnymi okazjami. A cóż, kwestia przyzwyczajenia. Proszę się nie ruszać z łaski swojej. Tak czy inaczej, order Vitis Vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory. Wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej. W taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie. To jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? Dobra. A skąd ty to w ogóle wiesz? Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy? Kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł i żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczał Detlafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał. Dobra, ale spotkajmy się na miejscu. Może faktycznie warto to sprawdzić. Spotkajmy się przy straganie Pucybuta. W takim razie poczekam tam na ciebie. Utnę sobie pogawędkę z tym sympatycznym młodzieńcem. San Sebastian? Zamierzasz utytłać mój majstersztyk, szwendając się w takiej okolicy?
Będę uważał. Ceremonia. Porozmawiaj z Pocybutem za dnia, porozmawiaj z Damienem. Dobre pytanie, czy ja mogę się przebrać z tego badziewia? Znaczy się nie, żebym coś miała do tego stroju, ale nie skończyliśmy jeszcze zadań pobocznych w giereczce. Dublet z Beauclair. No nie powiem, wygląda całkiem fajnie. Ale tak, myślę, że w kolejnym odcinku pierwsze co to się przebiorę. Drugie co, zostało nam jeszcze parę zadań pobocznych w dzienniku, także musimy je wykonać, zanim przystąpimy do zadania ceremonia, bo jest to tak naprawdę przedostatnie zadanie fabularne. Równowaga w przyrodzie, rycerz do wynajęcia i monstrum stufo. To są rzeczy, które musimy tutaj wykonać. I to jest chyba już wszystko, co nam zostało z zadań pobocznych. Także myślę, że zajmie nam to minimum 3 odcinki, tak podejrzewam, bo zadanie rycerz do wynajęcia polega na niszczeniu tych obozów przejętych przez bandytów i jakby zabijaniu tych tam przywódców i wtedy te forty odzyskujemy tak jakby. Więc moi drodzy, ja Wam już bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza i subskrypcji. Dajcie znać, co sądzicie o zakończeniu historii Detlefa. Mieliśmy wybór. Ogólnie to jeżeli byśmy właśnie tej wstążki nie odzyskali, to wtedy Siana z automatu byłaby martwa. Więc wtedy już automatycznie mielibyśmy złe zakończenie. Teraz to opcjonalne, co mamy, czyli porozmawianie z Pucybutem i dalsza część opcjonalna, doprowadzi do tego, że siostry się powinny pogodzić. Jeżeli tego byśmy nie zrobili, to mówiąc wprost, nie pogodziłyby się. I mówiąc wprost, byłaby jedna wielka, totalna rzeźnia. Tak więc ja już Wam dziękuję na dzisiaj. Do kolejnego materiału. Cześć!